Witam Was serdecznie z tej strony. Bogdan, w moim poradniku postaram się Wam bardzo dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób i co można smarować w układach hamulcowych, a czego nie. Te wszystkie informacje, które przekażę, nie będą oparte na tym, że mnie się tak wydaje, czy tak powinno być, tylko będzie to oparte o przeczytane przeze mnie charakterystyki środków chemicznych, ale także instrukcje takich elementów jak piasta, tarcza hamulcowa, klocki hamulcowe. Jeżeli zapoznamy się z tymi wszystkimi elementami, każdy zrozumie, że na tarczę hamulcową nie możemy nakładać żadnych środków chemicznych, ani od wewnętrznej strony, która łączy się z piastą, ani od zewnętrznej strony, która łączy się z naszą felgą koła. Sporo osób twierdzi nie będę mówił, które twierdzi, że na te powierzchnie warto dać jakiś smar, na przykład Liqui Moly, na przykład smar do hamulców, na przykład delikatnie e, suchym smarem psiknąć, e, ewentualnie jeszcze smar miedziowy i inne różne pomysły wymyślają. Nie są poparte tym, co producent przekazuje w instrukcjach, na przykład do tarczy hamulcowej. Jeżeli ktokolwiek z was zapoznał się choć raz z instrukcją obsługi e, montażu Tarczy hamulcowej, na przykład ATE, lub też innych producentów, to w takim wypadku dojdziemy do wniosku, że te tarcze muszą być po pierwsze czyste. Dlatego też zawsze stosujemy środek oczyszczacz do tarcz hamulcowych. One mają być czyste, czyli odtłuszczone. Nie może być tu żadnego tłuszczu, bo inaczej nasze klocki hamulcowe nie będą odpowiednio hamować. A w takim wypadku jest już niebezpiecznie. I jeżeli mamy już tą informację jako pewnik, że ma być czysto, to proszę zrozumieć dwa zjawiska, które występują. Po pierwsze, tarcza hamulcowa się kręci. Każdy to wie. Ona się kręci szybko, to też każdy wie. Podczas hamowania, gdy okładzina cierna dotyka powierzchni roboczej tarczy, wszystko się tutaj nagrzewa. Do jakich temperatur? Mam nadzieję, że wiecie. Około 300, 400, 500, 600, 700, a być może i więcej stopni Celsjusza. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce i tarcza jest taka gorąca i nałożymy sobie tutaj jakiś środek chemiczny, jakiś smar, jakąś pastę, cokolwiek nam się wymyśli, tylko po to, żeby zabezpieczyć tą powierzchnię antykorozyjnie, żeby na przyszłość nam się lepiej zdejmowało tarczę, to proszę zrozumieć jedną rzecz. Że siła odśrodkowa będzie powodować, że ten środek, który tutaj damy może nam spływać pod względem wysokiej temperatury naszej tarczy. Jeżeli ten środek, który byśmy chcieli tu nałożyć, jest po pierwsze odporny na siłę odśrodkową, jest bardzo przylepny i odporny na przykład do temperatury 1250 stopni, przykładowo taki liquid moli jest na to wszystko odporny, więc są osoby, które stosują taki środek delikatnie tutaj marząc, chodzi o to, żeby w przyszłości lepiej się zdejmowało ale ja, czytając te wszystkie instrukcje, obsługi, czy zdając się tutaj na kwestie logiki nigdy w życiu nie będę polecał komukolwiek czegokolwiek tu smarować względem przyszłości, żeby się nam no, nic tutaj nie korodowało ostatnio zdejmowałem tarczę, która już przez kilka lat była założona na, na tą, no, jak się to nazywa, na piastę, przepraszam i nie było założonego tutaj żadnego środka chemicznego pomiędzy Lekkie klupnięcie gumowym młotkiem w tarczę spowodowało, że zeszła bez problemu po odkręceniu śruby z łbem stożkowym. Nie było żadnego problemu. Więc, te wszystkie wymysły, żeby dawać tu jakieśkolwiek środki chemiczne na tarczę, po pierwsze są nielogiczne, są bez sensu, po trzecie nie wolno takiego czegoś robić, bo tak jak już mówiłem, siła odśrodkowa podczas jazdy i wysoka temperatura może spowodować, że ten środek, ten smar, cokolwiek byśmy tu nie nałożyli, nawet delikatnie pomazali. Może się tutaj nam przedostać na powierzchnię tarczy, a sami widzicie, że to nie jest jakiś wielki problem. I w tym momencie spłynie, spłynie, i już tarcza hamulcowa nie będzie miała możliwości odpowiedniego e, reagowania na klocek hamulcowy i siłę docisku, będzie po prostu śliska. Mam nadzieję, że to wszystko jest kompletnie jasne, co mówię. Więc załóżmy sobie taką, taki pewnik. Wszystko, co łączy się z tarczą hamulcową, ma być czyste, odtłuszczone, zero jakichkolwiek środków chemicznych na zasadzie olejów mineralnych, smarów i tym podobne. Jedyny środek, jaki na tarczę możemy nałożyć, to jest oczywiście oczyszczać, odtłuszczać, żeby ją oczyścić, odtłuścić i koniec w temacie. Tak więc jeżeli będziemy zakładać tarczę na piastę nową czy na piastę używaną, ta piasta też ma być odtłuszczona, czysta, równa. Chodzi o to, żeby oczywiście powierzchnia Tutaj od spodu tarczy przylegała idealnie do tej tarczy. Tutaj piasty. To jest wszystko jasne. Jeżeli chodzi o czyszczenie, czyszczenie tej powierzchni piasty. Je mitów i sposobów jest milion dwieście. Każdy może być dobry i gorszy. Pamiętajcie o jednej rzeczy: ta powierzchnia w efekcie waszego czyszczenia nie może być pofałdowana, czyli nierówna. Jeżeli pracę będziecie wykonywać dłużej ręcznie, to raczej nic nie zrobicie złego. Jeżeli będziecie stosować elektronarzędzia, na przykład jakąś wkrętarkę kątówkę z jakimś papierem ściernym, efekt będzie szybki, ale możecie spowodować, że jeszcze zetrzecie tą warstwę, która tutaj jest i w tym momencie może być pofałdowana i już ten styk może nie być taki dobry, mimo że będzie wyglądało pięknie, tak srebrzyście jak ta nowa tutaj piasta. W związku z czym ja jednak polecam ewentualnie zastosować jakiś środek chemiczny na korozję, poczekać 5-10 minut, albo i nawet nie, kto jak woli, i kostką szlifierską można sobie tutaj oczyścić całą powierzchnię spokojnie, delikatnie. Przecież nie robimy tego dziennie 15 razy, żeby się tutaj specjalnie na jakieś elektronarzędzia omawiać, tak? Tak więc delikatnie oczyszczamy, tak żeby powierzchnia wyszła nam równiutka, ale żebyśmy nie uszkodzili powierzchni roboczej. Dobra, tak więc już mamy jasność. Zero smaru, zero smaru, zero smaru, zero czegokolwiek. Nie jest to do niczego nikomu potrzebne. Oczywiście, jak ktoś chce, to może się uprzeć i sobie dać, ale to jest jego ryzyko, jego życie, jego układ hamulcowy. Ja tego nie zalecam. Dobra, są takie dwa środki. Liquimoli to jest pasta syntetyczna. To nie jest żaden smar y, ceramiczny, jeszcze inne jakieś nazwy dziwne. To jest pasta syntetyczna, którą nakładamy takie miejsca jak klocek od zewnętrznej strony, czyli tam gdzie z jednej strony styka się z tłokiem naszego zacisku hamulcowego, czyli w miejscu połączenia styku ze sobą oraz w dwóch innych miejscach, czyli drugi klocek, który przylega do naszego zacisku hamulcowego tam także i na tych tutaj takich zębach, które też ślizgają się pracują yy, na jarzmie tu i tu. Nie możemy dawać żadnych środków w bliskim tutaj stosunku, albo nawet nakładać na nasze klocki. Tu ma być suchutko, czyściutko, tak jak jest. W związku z czym, jeszcze raz przypominam, Liquid Molly stosujemy od zewnętrznej strony tutaj klocka w miejscach połączeń z tłokiem, z naszym zaciskiem i elementy tutaj, które się poruszają, czyli te takie wąsy. Tam też delikatna ilość. Tu nie mamy napaćka, żeby był zapas delikatnie przesmarować. Chyba, że dany klocek ma już nałożoną specjalną pastę, to tylko zdejmujemy folię i zakładamy wtedy żadnego tutaj środka dodatkowego nie dajemy. Tu na przykład nie ma więc Moly tutaj zastosować trzeba. W delikatnym zakresie. Dlaczego to stosujemy? Żeby zlikwidować piski, e, szmery, żeby było tutaj odporne to połączenie antykorozyjne, odporne na e, wodę, na piasek, na sól drogową ten właśnie środek, czyli ta pasta syntetyczna wypiera te wszystkie elementy, które właśnie wspomniałem, to już jest wszystko dla Was jasne tego środka nie stosujemy do prowadników prowadnic które powodują ruch naszego zacisku pływającego, jak wiecie zacisk z jednej strony na stałe, no nie każdy oczywiście, ale w większości na przykład w mojej Astrze z jednej strony ma na stałe tu przyczepiony klocek, to znaczy montujemy naturalnie, a z drugiej strony klocek jest wsadzony do no akurat nie, nie, nie te klocki, ale wsadzony zwykle do tłoka, czy ma styk z tłokiem i tłok wtedy wyciska klocek, ale jak już klocek dotyka tarczy, to wtedy cały zacisk się cofa w ten sposób, dociskając i w ten sposób obydwa klocki stykają się z tarczą z dwóch stron ale gdy puścimy pedał hamulca, to troszeczkę się to cofa zwykle ze względu na rodzaj uszczelki, jej tak naprawdę kształt oraz funkcjonalność że cofa się to o ten zakres, żeby być zawsze, żeby obydwa klocki były bliziutko tarczy, nawet gdy się zużywają. No dobra, to wszystko już jest jasne. Czyli te prowadniki 2, czyli to są takie śruby z takim elementem płaskim, czyściutkim, gładziutkim, to są takie prowadniki. Niektórzy nazywają prowadnice, ale ogólnie nazywa się to prowadnik. Te prowadniki mamy zawsze wykręcić, one są zwykle na imbus na klucz 7, jak dobrze pamiętam, wykręcamy, wyciągamy z gumowych osłon weryfikujemy te gumowe osłony, orzebrowane od środka, czy są sprawne, czy nie są popękane, ewentualnie wymieniamy i te prowadniki musimy oczyścić, na przykład drobnym papierem ściernym, środkami chemicznymi, tak żeby był czyściutki, gładziutki można powiedzieć wypolerowany, ewentualnie wymieniamy na nowe i jeżeli one są już suchutkie, odtłuszczone, nakładamy no. wtedy co? smar do układów hamulcowych, to jest smar do układów hamulcowych ten smar powoduje zwiększenie poślizgu. Zwiększenie poślizgu, czyli ten nasz zacisk, który będzie się przesuwał na tej prowadnicy, bez nawet smaru będzie działał w miarę poprawnie. Ale jak nałożymy jeszcze taki smar delikatnie na ten prowadnik, delikatnie, podkreślam, żadnego zapasu i nie wpychamy tego smaru tam. Ma być tylko na tym metalowym e, prowadniku nałożony, tak żeby był delikatnie umorusany. Delikatnie. I tak samo drugi, yy, drugi prowadnik także. I wtedy wkładamy do tej gumki, czyli do tej osłony przeciwkurzowej yy, orzebrowanej od środka. Wkładamy, wsuwamy i, zatycz i gdy oczywiście dokręcimy wszystko ze sobą, zatyczki plastikowe nie możemy o nich zapomnieć. To jest bardzo istotne, żeby nie było problemu z ruszaniem się naszego zacisku pływającego. I to było na tyle, tak więc już wiecie, gdzie możecie co stosować, a gdzie unikać. Więc podkreślam, według mnie i według tego, tego co się naczytałem. Nie możemy nigdzie na tarczy z jednej z drugiej strony ani tutaj na naszej piaście nakładać jakichkolwiek środków chemicznych zabezpieczających. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i pamiętajcie o tym, żeby zawsze stosować dobrej jakości części. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć. Zachęcam do komentowania.